Na film zaprasza Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Tu w Wąbrzeźnie rok 1920 uznać należy za nadzwyczaj owocny. Walter Nerst, najwybitniejszy syn pruskiego Brizn, przyniósł miastu wiekuistą chwałę, zdobywając Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Gdy rozpoczynała się zaszczytna gala, Brizn od dobrych kilku miesięcy nazywane było Wąbrzeźnym. Z początkiem roku miasto wraz z resztą Pomorza wróciło do macierzy. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam do wspólnego odkrywania historii. Nerst zasłynął jako twórca trzeciej zasady termodynamiki, ale i jako wynalazca. Furorę w ówczesnym świecie uczyniła wynaleziona przez niego żarówka. Ogniwo pośrednie między żarówką z żarnikiem węglowym a metalowym. Lampami Nersta oświetlono m.in. wieżę Eiffla podczas wystawy światowej w 1900 roku. Nagroda Nobla nie tylko przyniosła chwałę jemu i jego rodzinnemu miastu, ale i wybawiła naukowca przed niechybnym sądem. Musimy bowiem dodać, że podczas Wielkiej Wojny Nerst pracował nad syntezą gazów bojowych, oddając wielkie zasługi na polu broni chemicznej i czyniąc wielkie spustoszenie na polach walki. Wojenna codzienność Wąbrzeźna nie różniła się zanadto od sytuacji innych miast. Panowała bieda, brakowało żywności i opału. Miasto żyło doniesieniami z frontu, ale też lokalnymi aferkami. W roku 1915 burmistrz, niejaki pan Schulz, został zawieszony w obowiązkach wskutek następstw gorącego romansu. Głowa lokalnej administracji oddała bowiem serce jakiejś kelnerce, jak donosiła ówczesna prasa. Redaktor Gazety Toruńskiej formułował uniwersalną prawdę życiową, że nie trzeba łamucić kobiet, to się w taką opresję nie dostanie. Styczeń roku 18 zapada w serca polskich mieszkańców miasta. Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson ogłasza 14 słynnych punktów. Punkt 13, traktujący o niepodległym państwie polskim z dostępem do morza, rozbudza nadzieję Pomorza. Kolejne miesiące przynoszą następne niespodzianki. Echa rewolucji listopadowej docierają do miasta. Z winiety miejscowej gadzinówki spada pruski orzeł. Redakcja Kreisblatt Brizn zrywa z monarchistycznymi tradycjami, po czym publikuje pierwszy artykuł w języku polskim. Ostrzega przed bezprawnym wywożeniem drewna z lasu. Zmagają się represje przeciw polskiej ludności. Miejscowy Grenzschutz ucieka się nawet do tragikomicznych wybryków. Rośli mężczyźni w sile wieku zatrzymują grupę przedszkolaków i ich opiekunkę. Jak przystało na prawdziwych twardzieli, dzieciom rekwirują biało-czerwone chorągiewki i odpinają orzełki z czapek. Koniec ucisku i codziennych niedogodności. Postanowienia konferencji pokojowej oddają tę ziemię Polsce. Pora zacząć przygotowania, by godnie przyjąć Orła Białego. Rozpoczynają się prace nad organizacją polskiego szkolnictwa w mieście i powiecie. Trzeba również zabezpieczyć mienie, łącznie z torami kolejowymi, ponieważ i one narażone są na demontaż i wywózkę w głąb Niemiec. Ciężar przygotowań spada na przyszłego starostę, pana Józefa Szczepańskiego. Szczepański skupia się głównie na sprawach gospodarczych. Dba o to, aby na miejscu, w mieście i powiecie zostało jak najwięcej żywności. Okolicznym rolnikom daje przyrzeczenie, że rząd polski wprowadzi wysokie ceny za zboże. Starosta zapewnia, że ci, którzy przechowają zapasy do czasu przejęcia tych ziem przez polską administrację, zostaną nagrodzeni wysokimi prowizjami. Brawurowa akcja Szczepańskiego nie może podobać się Niemcom. Sprawne straże ustawione na dworcu i poczcie zapobiegają wywózce z miasta srebra, złota, skór krowich i cielęcy. Fakt, że niemieckie i polskie organizacje gospodarcze i społeczne zaczynają w końcu mówić jednym głosem, uznać należy za największy sukces Szczepańskiego. Należy przypuszczać, choć są to przypuszczenia graniczące z pewnością, że na zmiękczenie niemieckiej postawy wpłynęły obietnice, które złożył Szczepański. Swoistą nagrodą pocieszenia dla miejscowych niemieckich elit było zapewnienie złożone przez starostę. Na stanowiskach ma pozostać wielu urzędników i specjalistów. Najlepiej oddają to liczby. Podczas gdy w powiecie chełmińskim ustąpiło 127 pruskich urzędników, w Wąbrzeźnie pracę straciło zaledwie 5 Niemców. Trzeba zresztą dodać, że o utrzymaniu na stanowiskach pruskich specjalistów ważył fakt, że po polskiej stronie brakowało często wykwalifikowanych sił, na przykład techników melioracji i mierników. Wielkie święto zbliża się dużymi krokami. Krótko przed wkroczeniem do miasta Polaków znany nam już kochliwy burmistrz Schulz nie wytrzymuje i dostaje rozstroju nerwów. Kondycję próbuje podreperować na przymusowym urlopie zdrowotnym. Miejscowy Sokół i świeżo powołany oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zaczynają zbiórkę na rzecz naszego dzielnego żołnierza. Dary można znosić do kamienicy drogerzysty Wietrzyńskiego. Potrzeba pieniędzy, mięsa, wędlin, masła, ale i kawy, herbaty, cygar, papierosów i piwa. 18 stycznia opuszcza miasto większa część wojsk niemieckich. Grudziądzki Pułk Strzelców Konnych i 61 Pułk Piechoty wychodzą z miasta bez oficjalnego apelu. Polacy nie pozwalają na pożegnalną pompę i przemówienia na rynku. 20 stycznia 20 roku. Przełomowy moment w historii Wąbrzeźna. O szczegóły tamtych niezwykłych wydarzeń zapytamy panią dyrektor biblioteki Aleksandrę Kurek.
Społeczeństwo wita Wojsko Polskie, które przybywa do Wąbrzeźna tego dnia, mniej więcej o 11:30 w południe na dworcu głównym i przybywa z tym wojskiem generał hrabia Pruszyński. We wspomnieniach czytamy, że wąbrzeski rynek nigdy nie był świadkiem tak ogromnej manifestacji. Co dokładnie działo się na rynku? Tłumy ludzi, to widać na kilku zdjęciach, bo niestety tylko zachowało się kilka zdjęć z tego dnia i z tej wielkiej uroczystości. Widać te tłumy ludzi, przyozdobione budynki, kamienice na rynku, postawiony ołtarz. No i zaczyna się wielkie powitanie na rynku wojska i no jak to w takich chwilach bywało, od hymnu polskiego. Niestety nie było wówczas w tym dniu starosty wąbrzeskiego, który został już wybrany jako pierwszy polski starosta, dr Józef Szczepański, bo witał w tym dniu wojewodę w Toruniu, ale witała jego córka, wówczas 11 albo 12-letnia dziewczynka, cała nie była ubrana na biało, ale jak wiemy z opisu, miała bardzo dużo białych elementów, czapkę, mufkę, kołnierz, bo to miało właśnie ta biel u tej małej dziewczynki kilkunastoletniej miała symbolizować odrodzone Wąbrzeźno, odrodzoną Polskę. I wielka radość wszystkich mieszkańców. Później Wojsko Polskie, żołnierze stacjonowali w prywatnych mieszkaniach. To wszystko było zorganizowane już wcześniej, każdy miał przydzieloną swoją kwaterę. Tą sprawą organizacyjną zajmowała się w Wąbrzeźnie niezmordowana, jak to o niej wówczas mówiono, starościna pani Szczepańska. I Wojsko Polskie oczywiście przez kilka miesięcy jeszcze stacjonowało. A w lutym odbył się przepiękny bal w dworze wąbrzeskim, na który to zaprosił i zorganizował właśnie generał Pruszyński. Wiemy, że u Państwa w Bibliotece Wąbrzeskiej zdeponowana jest niezwykła pamiątka po tym właśnie balu. Co to takiego? Karnecik, który miała pani starościna, bo wtedy na balach panie, kobiety miały przy sobie w torebeczkach takie karneciki i panowie przychodzili i zamawiali tańce poszczególne z taką panią starościną zwłaszcza. Wracając do powitania na rynku, wiemy, że generał Pruszyński zainicjował wiwat na cześć korporacji miejscowych, mówiąc niech żyje obywatelstwo Wąbrzeźna. Czy mamy jakieś pamiątki po tym właśnie wąbrzeskim obywatelstwie z tego przełomowego czasu? Jedna z mieszkanek Wąbrzeźna, która też jest taką, powiedziałabym, regionalistką i wielką miłośniczką historii Wąbrzeźna, zachowała się po jej dziadku księga cechu piekarskiego. Cech piekarski istniał od 1800 któregoś roku i oczywiście przez cały okres zaborów był prowadzony, ta kronika tego cechu ze spotkań, z zebrań była prowadzona, pisana w języku niemieckim, czyli w języku zaborcy. I jest ten rok 1920, jeszcze widzimy zapisy, protokoły ze spotkań, też cały rok 20 jeszcze w języku niemieckim, mimo że tam dużo piekarzy polskich było zrzeszonych w tym cechu, nagle w 21 roku jest już w języku polskim i jest przepiękne zdanie, że na dzisiejszym spotkaniu jednym słowem, czyli jednomyślnie postanowiono, że od tego dnia, czyli od stycznia 21 roku, już będą używali języka polskiego w zdawaniu relacji z poszczególnych spotkań i zebrań. Akcję przejęcia miasta zorganizowano sprawnie i bardzo mądrze. Wielka to zasługa starosty i innych zaangażowanych w sprawę. Słowa superintendenta Rogozińskiego, pruskiego urzędnika o swojsko brzmiącym nazwisku, najlepiej oddają sytuację. W tych ludziach był porządek i dyscyplina. Oni szli spokojnie swoją drogą i pozwalali każdemu iść swoją drogą. Te recenzje uznać należy za szczególnie cenną. Rogozinski bowiem nigdy nie ukrywał swojego negatywnego stosunku do przejęcia Pomorza przez Polaków.